Witam serdecznie w kolejnym wydaniu European Cycle Report. 21 maja dobiegł końca jeden z największych szczytów NATO w historii Sojuszu Transatlantyckiego. Szczyt dotyczył m.in. planowanego systemu obrony antyrakietowej w Europie, planu wycofania wojsk Afganistanu oraz zacieśnienia współpracy państw NATO w projektach zbrojeniowych. Członkowie sojuszu po długich negocjacjach doszli do porozumienia odnośnie wycofania z Afganistanu Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF 31 grudnia 2014 roku. Oddziały NATO mają się wycofać, lecz w Afganistanie stacjonować będzie jeszcze 25 tysięcy sił żołnierzy międzynarodowych. Do ich zadań będzie należało przede wszystkim szkolenie afgańskiej policji i armii. Niewielka część sił stacjonujących ma zadbać o bezpieczeństwo kadry szkoleniowej i ścigać terrorystów. Nowy prezydent Francji, François Hollande, wywołał zamęt podczas negocjacji, chcąc wycofać francuskie oddziały już pod koniec bieżącego roku. Na szczycie NATO obradowano również na temat planowanego w Europie systemu obrony przeciwrakietowej. System ten ma składać się z sieci radarów i tarcz antyrakietowych przeznaczonych do ochrony przed ewentualnymi rakietami z Iranu czy Korei Północnej. Już pierwszego dnia szczytu państwa NATO ogłosiły uruchomienie pierwszej fazy systemu. Centrala dowodzenia systemu obrony przeciwrakietowej w Ramsztajnie rozpoczęła pracę. Kolejnym krokiem było połączenie stacji radarowej w Turcji ze stacjonującymi w basenie Morza Śródziemnego krążownikami amerykańskimi. Rosja ostro skrytykowała projekt, ponieważ dopatruje się w nim naruszenia równowagi strategicznej. W Chicago rozmawiano również o kolejnych projektach zbrojeniowych. Z powodu złej sytuacji finansowej państw NATO panuje zgoda co do konieczności skoncentrowania się na wspólnych planach zbrojeniowych, na wzmożonej integracji i specjalizacji sił NATO. Ma to służyć realizacji tych projektów militarnych, które okażą się zbyt drogie dla pojedynczych krajów. Do systemu Smart Defense zalicza się na przykład skompletowanie europejskiej floty wojennej z zasobów amerykańskich. Staramy się o wszystko, co może okazać się potrzebne i nie przekracza naszych możliwości finansowych, podsumował nową strategię sekretarz generalny NATO Rasmussen. Z okazji szczytu przeciwko agendzie politycznej NATO protestowało blisko 150 tysięcy demonstrantów. Podczas demonstracji doszło do incydentalnych starć i aresztowań. Niemniej jednak, jak oświadczyli szefowie państw i rządów, szczyt NATO można uznać za pełny sukces. Prezydent USA Barack Obama powiedział: opuszczamy Chicago ze świadomością silniejszego i bardziej efektywnego NATO, które jest przygotowane na wyzwania przyszłości. W zeszłym tygodniu w ramach Zielonego Tygodnia odbyła się w Brukseli największa europejska konferencja poświęcona kwestiom ochrony środowiska. Tematem tegorocznej konferencji była przyszłość gospodarki wodnej w kontekście przyrostu ludności i zmian klimatycznych. Do odczytów i dyskusji zaproszono organizacje pozarządowe, przedstawicieli rządów, unijnych dyplomatów oraz grupy interesentów. Jak głoszą wyniki ankiet Komisji Europejskiej, 7 na 10 Europejczyków uważa, że kwestia przyszłości gospodarki wodnej wymaga poważnego namysłu. Nawet jeśli w Europie sytuacja jest pod względem stabilna, a woda wysokiej jakości, zanieczyszczenie źródeł i nadmierne zużycie wody stało się dla naszego kontynentu poważnym problemem. Debaty dotyczyły również znaczenia zmian klimatycznych dla przyszłości gospodarki wodnej. Według ekspertów kontynent będzie coraz częściej nawiedzany przez suszę i powodzie. Dla zapobieżenia tych problemów Komisja Unii Europejskiej pod koniec zeszłego roku rozpoczęła kampanię poświęconą zasobom naturalnym. Kampania pod nazwą Generation Awake ma za zadanie uwrażliwienie Europejczyków na kwestie rozważnego i nierabunkowego korzystania z zasobów naturalnych. W ramach kampanii społeczeństwo Unii jest regularnie informowane na temat zużycia wody potrzebnego do wyprodukowania różnych artykułów, np. dżinsów, piwa czy fast foodu. Komisarz Unii Europejskiej do ochrony środowiska Jenec Potocnik oświadczył: woda to życie w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa, a podejmowane przez nas działania mają ogromny wpływ na zasoby wodne. Mam nadzieję, że setki ekspertów oraz zainteresowanych, którzy spotkali się podczas Zielonego Tygodnia, przyczynią się do dalszego udoskonalania już istniejących strategii, a także do rozwoju nowych idei, które przysłużą się trosce o zachowanie tych wartościowych zasobów. To był raport z zeszłego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.